Heniuszka, moje. No. Karol, syn rządcy Zikania. Młody pomocnik od wszystkiego, oddany pod opiekę Hipolita. Lennowłosy Bożek, zuchwały partyzant. I rzecz jasna gówniarz bez większej świadomości. Pojawienie się Karola naruszyło kruchą równowagę między nami a nimi. Za dużo naraz zrobiło się młodości. Było coś bezczelnego w jej nieświadomym niczego panoszeniu się. Przy tym nie była przeznaczona dla nas. Młodość Karola była dla Heni, tak jak młodość Heni była dla Karola. Cóż z tego, kiedy o tym nie wiedzieli? Ta gęś i ten szczeniak głupi jak but. Eins hatte schon wieder kein Glück. Wirklich? Da unten was auf. Ich weiß nicht mehr. Da hat er auch eins. Da kommt drauf an, von welcher Seite man es betrachtet. Wenigstens mal ein Wort. Siemian z ludźmi. Kropnęli kogoś. Chodźmy spać. Widziałem. Sympatyczna parka. Widziu. Henia, jeśli Bóg da, na dniach się zaręczy. Gratuluję. Z kimś z sąsiedztwa? Owszem, sąsiad. Wacław Paszkowski z Rudy. Bardzo porządny człowiek, wybitnie porządny. No. Jego matka gospodaruje w Rudzie. Święta kobieta, ale niestety wdowa. Henia trochę młoda, ale o lepszego kandydata trudno. Adwokat. Mężczyzna odpowiedzialny, zdolnym, wybitnie oczytanym. Tak. Też taki smutny.
młodości jest coś bezczelnego, nie uważasz? Niby co? Właściwie wszystko. Nie myślałem o tym. Zauważyłeś, że Henia i Karol bardzo do siebie pasują? Jakoś ich nie podglądałem. Ciekawe, że wcale ku sobie nie ciążą. Że nie ma między nimi w ogóle tej chemii miłosnych połączeń. Dosłyszałem, czego nie ma? Chemii miłosnych połączeń. To znaczy, że żadna siła nie jest w stanie ich połączyć. No to nie potrzeba żadnej siły. Wystarczy kilka prostych sztuczek. Jak przy układaniu piesków. To popchnij ich ku sobie. Co powiedziałeś? Popchnij ich ku sobie. No co, teraz? Zaraz? Teraz. Ty nie wiesz, na co ty mnie namawiasz. Tak patrzysz, nie wiesz, na co mnie namawiasz. Chcesz? Chcę. Ale o co gramy? No właśnie, o co? No właśnie. O co? Nie wiem. To może zagrajmy na wszystko. To znaczy o co? Zobaczysz. Czekaj. Zrobimy specjalnie dla ciebie. Nie podlizuj się. Nie przeszkadzamy? Nie, mam podziurki w nosie tych kartofli. To może dziewczę da się zaprosić na przechadzkę? Dziewczę da się zaprosić, bardzo chętnie. Bliżej rozwory. Karol! Nogawka. Trzeba podwinąć nogawkę. Czekaj. Jak ona to zrobi? Dlaczego ja? Podwin.
to co? Chodźmy.